Żyjemy w takich czasach, że już chyba do wszystkich dotarło, że kwestie ochrony środowiska, czystej wody, czystego powietrza, kontaktu z zielenią, no to są sprawy absolutnie podstawowe, jeśli chodzi o jakość naszego życia, nasz dobrostan, nasze zdrowie. Tak? Wszyscy wiemy, że taniej byłoby wpuszczać ścieki do rzeki, taniej byłoby nie zakładać filtrów na kominie. Biznes byłby pewnie bardziej dochodowy, ale szkody społeczne byłyby dużo większe. No i problem polega na tym, że tak jak z tym środowiskiem naturalnym, to pewnie wszyscy wiemy, to mało kto w Polsce, bo na świecie to już jest dosyć powszechna wiedza, mało kto w Polsce zdaje sobie sprawę z tego, jaka jest potęga przestrzeni i jak jakość tego, co budujemy wokół siebie, jak jakość przestrzeni w mieście wpływa na nasze zdrowie, na wydajność pracy, na to, jak szybko dzieci się uczą w szkołach, jakie są relacje społeczne, jak intensywne, nawiązywane, jaki jest poziom poczucia bezpieczeństwa, jaki jest poziom czynszów, ile zarabiamy i tak dalej. I wbrew temu, co się może wydawać, to jest kwintesencja architektury i tego, czym my się zajmujemy. Projektowanie budynków to w gruncie rzeczy jest taki produkt uboczny dla nas. Tak? Jakby podstawową rzeczą, którą się zajmujemy, jest rozwiązywanie pewnych problemów. Na kanwie oczywiście budowania, tak? Ale to zawsze jest pewna synergia tego efektu, który chcemy osiągnąć i świadomości tego, co robimy i dla kogo to robimy. Bo to ten końcowy klient potem płaci pieniądze za naszą pracę, płaci za waszą pracę, od tego wszystko zależy. I żeby to zrozumieć, to musicie też troszeczkę zrozumieć, czym jest miasto i skąd ono się wzięło. Bo zakładam, że wszyscy, poza pewnie wyjątkowymi sytuacjami, będziemy pracować w mieście. Rzadko kto gdzieś tam na jakiejś małej wioseczce, tym bardziej, że dzisiaj w miastach mieszka około 50% populacji świata, za 30 lat to będzie ponad 70%, więc ta urbanizacja jest faktem. Do połowy wieku XIX w miastach mieszkało zaledwie 20% ludzi. I to jest akurat pewnie wszystkim znana Barcelona i to, co jest wewnątrz tego żółtego kształtu, to jest miasto średniowieczne, Barri Gòtic, to wszystko, co sobie tak w miarę organicznie przez wieki rosło, natomiast to, co poza tym obszarem, to już jest miasto XIX-XX-wieczne. Od połowy XIX wieku nastąpił gwałtowny wzrost wielkości miast i on trwa. I to jest związane z rewolucją przemysłową, która spowodowała ten gwałtowny napływ ludności wiejskiej do miast w poszukiwaniu lepszego losu, ale spowodowała też powstanie bardzo, bardzo niekorzystnych zjawisk i trudnych do opanowania. Znaczy warunki sanitarne, komunikacja, epidemie, dostarczanie wody, infrastruktury, to wszystko zaczynało być nagle problemem i inżynierowie miejscy, urbaniści pod koniec XIX wieku zupełnie poważnie, nam się to dzisiaj może wydawać śmieszne, ale zupełnie poważnie wróżyli wielką katastrofę i to, że w okolicach roku 1930 wielkie metropolie na całym świecie utonął pod hałdami końskiego łajna. No bo paradygmat był taki, że transport odbywał się za pomocą koni. Mieliśmy konne dorożki, konne tramwaje. No i ten problem faktycznie był problemem rzeczywistym. Ale pojawił się Henry Ford, pojawił się Nikola Tesla i problem dorożek zniknął. Za to zaczęły się zupełnie inne problemy i o tym pewnie gdzieś pod koniec jeszcze opowiem, czyli pojawił się samochód. I z jednej strony fajnie, że się pojawił, z drugiej strony masa zagrożeń i problemów, z którymi to my dzisiaj się musimy borykać. I tak do tego roku 1850 miasta się rozwijały organicznie, potem zaczęły się wielkie plany, reformy, próby opanowania tej
gwałtownej urbanizacji. To jest dzisiejszy Paryż, dzisiejsza Barcelona. Większość miast europejskich, tych, które podziwiamy, to jest efekt takich działań porządkujących, burzenia całych kwartałów, wyznaczania nowych ulic. Dlatego, że w tych starych miastach po prostu była zbyt gęsta zabudowa i zbyt było mało przestrzeni publicznych. I odbiciem tej wajchy w drugą stronę były lata 20-30 XX wieku, kiedy takie prądy myślowe związane z modernizmem mówiły, że te miasta trzeba zdecydowanie zmienić, trzeba zacząć projektować luźno rozrzucone budynki pomiędzy terenami zielonymi. Futurama amerykańska mówiąca o tym, że to miasta mają być dla samochodów, wysokie budynki, dużo światła i tak dalej. No Bogu dzięki, ten plan Voisin Le Corbusiera w Paryżu nie został zrealizowany. W paru miejscach ten upiorny eksperyment został zrealizowany, zawsze z fatalnym skutkiem. Dlaczego? No, po prostu to ignorowało potrzeby człowieka. To znaczy mieliśmy, jak w każdym socjalizmie, założenie takie, że mamy jakieś idee i my człowieka do nich dopasujemy. No ni cholery to nie wyszło. Jak zawsze trzeba by to było przetestować najpierw na szczurach. I nawet jeżeli wtedy powstawała zjawiskowa i piękna architektura, tak jak w przypadku nowej stolicy Brazylii, to ludzie jakoś tego nie potrafili docenić i uciekali stamtąd, gdzie pieprz rośnie. Bo powstały wielkie, przewymiarowane, przeskalowane przestrzenie, niczyje, patologie społeczne, niebezpieczeństwo, katastrofa komunikacyjna, no same najgorsze rzeczy. Tak? I to jest dziedzictwo, z którym my się dzisiaj borykamy. Takim, jak to Charles Jenks pisze, taki wybitny znawca architektury, już nie żyjący dwudziestowiecznej, takim ciosem łaski dla tej polityki modernizmu było wyburzenie osiedla Prutajgo w St. Louis w roku 1972, po niecałych 2 latach jego funkcjonowania. Ono zostało zbudowane jako taki sztandarowy pomnik myśli modernistycznej w architekturze i w urbanistyce, no i po niecałych 20 latach okazało się, że jedynym lekarstwem jest napalm, że trzeba to rozwalić. Powstała strefa, do której nawet policja bała się zapuszczać, przestępczość, problemy społeczne, no absolutna katastrofa. I to jest rok 72. Ja się wtedy urodziłem, więc możecie się mi przyjrzeć i wiecie, że to naprawdę było dość dawno. Tak, to zostało rozpieprzone z powodów problemów społecznych. Po prostu zbudowano tam getto. I problem polega na tym, że większość architektów w Polsce tego procesu nie zauważyła. To znaczy dalej buduje się takie blokowiska. Do nas takie projekty docierają i my wtedy, no już, ja już nie mam sobie co wyrywać, tak? Ale to jest dramat, tak? To po prostu nie działa. Nikt tego nie chce. Odbiciem i próbą ratunku, no to są lata 70., późne 80., to jest epoka postmodernizmu i takie plany miejscowe jeszcze w Polsce się ciągle zdarzają, czyli ludzie, którzy wtedy chodzili do szkół, niestety takie plany miejscowe robią, gdzie mamy takie gigantyczne założenia, my taki plan mieliśmy we Wrocławiu kiedyś, 400 metrów pierzei, w środku coś, co przypomina boisko piłkarskie, no absolutna przestrzeń nie do życia. Natomiast pojawił się taki prąd nowej urbanistyki, on się zaczął u Duńczyków pod koniec lat 60., tak naprawdę lata 90. to jest ten marsz tej nowej urbanistyki, który wreszcie znalazł właściwe proporcje, czyli właściwa relacja pomiędzy przestrzenią publiczną, czyli mam tu na myśli ulice, place, skwery, parki, a powierzchnią zabudowaną. I to, co warto zapamiętać, bo jak będziecie kiedyś takie projekty przygotowywać, to trzeba patrzeć architektom na ręce, tak, żeby nie przesadzali z ilością pumu i nie tworzyli czegoś, czego potem się nie da sprzedać, bo ludzie nie będą chcieli tam mieszkać. Bo w czasach takich jak teraz, kiedy sprzedaje się każda dziura w ziemi, to nie będziemy żyć w nieskończoność. Wszyscy wiemy, że to jest pewna patologia i że to się kiedyś skończy. Więc prośba zanotować właściwa ilość przestrzeni publicznej w miejscach, gdzie budujemy, to jest między 25 i do 35%. Jeżeli będzie tego zbyt mało, to się to udusi. Jeżeli będzie zbyt dużo, to stworzymy przestrzeń nieprzyjazną dla ludzi, z której ludzie będą uciekać. Kolejna bardzo ważna rzecz,
to jest właściwa hierarchia kształtowania przestrzeni. Tu się odnieście do swoich własnych doświadczeń. Zwróćcie uwagę na to, że organizujemy przestrzeń wokół siebie w sposób naturalny, w taki sposób, że jak ktoś do was przychodzi, to go wpuszczacie do salonu. To jest ta przestrzeń taka najbardziej publiczna. Ona może być trochę wyższa, tak? Ale już do kuchni to tak może mniej często, a do sypialni to już tylko najbliższych. I miasta dobrze zaprojektowane, ale i takie, które powstawały w sposób organiczny, taką mają hierarchię przestrzeni. To znaczy, jeżeli zbliżamy się gdzieś do osiedla czy dzielnicy, która jest nasza, to wiemy, że się zbliżamy do domu. Potem mamy tam jakieś przestrzenie, które dzielimy z naszymi ziomkami, tak, sąsiadami, a potem mamy jakiś kwartał zabudowy czy kilka domów, które tworzą jakąś taką mini wspólnotę skupioną wokół małego placyku, gdzie dzieci można wypuszczać spokojnie na ulicę i wszyscy je doglądają, że jak się ktoś obcy pojawia, to jest społeczna kontrola i widzimy, że to nie jest nikt od nas. I tak zawsze działało normalne miasto i to zostało przez modernizm wywalone do kosza. Czyli zaczęły powstawać wielkie blokowiska, monotonne, gdzie nie ma tej hierarchii przestrzeni. My wychodzimy z własnego budynku i generalnie jesteśmy w mieście. Nie ma tych wszystkich poszczególnych stopni. Zwróćcie też uwagę, znowu odnosząc się do takich prywatnych doświadczeń. Plac w mieście funkcjonuje tak, że budynki zwracają się do siebie twarzami, tak jak ludzie siedzący przy stole. I to jest naturalne. I wtedy się dobrze czujemy. A te nowe blokowiska są budowane według założeń kiedyś takich, że jechał dźwig między nimi po torach, więc tak jak dźwigowemu było wygodnie, to się te wielkie płyty rozkładało, albo dopasowywaliśmy to do tego, jak słońce świeci. No to jest absolutnie nie tędy drog. Kolejna ważna sprawa, to jest różnorodność w mieście. I być może część z was spotka się z takim pomysłem, ideą miasta 15-minutowego. No to generalnie to jest bardzo słuszne, ale to nie jest nic innego niż powrót do tego, co było zawsze. To znaczy modernizm narzucił taką ideę, że będziemy budować oddzielne dzielnice przeznaczone na różne funkcje. W jednej się mieszka, w drugiej się pracuje, w trzeciej się wypoczywa, w czwartej się robi zakupy i ten tłum ludzi po mieście permanentnie w ciągu doby tak krąży. To jeszcze na ogół używając samochodów, bo nie bardzo ma alternatyw. Istotą dobrego miasta, dobrego osiedla, dobrej dzielnicy jest to, że 80% usług, które są nam na co dzień potrzebne, jesteśmy w stanie zdobyć, zaspokoić w ciągu parunastu minut od domu. I dobrze zaprojektowane osiedle to nie są tylko mieszkania, ale to są i miejsca pracy, i miejsca, gdzie można robić zakupy, i hotele, i usługi, i dobrze zrobiona komunikacja. Tak działa poprawnie zrobione miasto. Ta różnorodność jest absolutnym kluczem i ludzie są w stanie więcej za to zapłacić. Dlatego zresztą lubimy Śródmieścia i tam chętnie mieszkamy i tam zawsze są wysokie czynsze, a z tych straszliwych blokowisk kto może, to ucieka. Kolejna sprawa, monotonia. Nigdy nie idźcie na łatwiznę i nie próbujcie oszczędzać na robieniu typowych domów i powielaniu ich jak kiełbasy z taśmy. Potem się to kończy tak jak na polskich blokowiskach, że dzieci nie wiedzą, gdzie jest ich blok i trzeba im tam motylki malować, różne rzeczy. Tymczasem nawet na starych miastach można zobaczyć, że budynki pochodzące z różnych epok i budowane przez różnych architektów, one potrafią tworzyć harmonijną całość, tworzyć zdrowe pierzeje i nikt tam nigdy nie zabłądzi. Nawiasem mówiąc, tu dygresja, to nie jest przypadek, że dość powszechne we wszystkich starych miastach jest to, że kamienice mają bardzo wąskie ściany. To po prostu jest czynnik ekonomiczny, to znaczy dostęp do fasady, dostęp do ulicy był drogi i dlatego działki były tak konstruowane, że wąskim bokiem przelegały do ulicy i potem ta działka była zabudowywana w głąb, była kamienica, na parterze były jakieś usługi, tam mieszkali właściciele, potem było podwórko, potem była oficyna.
Zupełnie przypadkiem okazało się, że to jest bardzo strawne dla człowieka, bo nasze zmysły są tak skonstruowane, że my dopiero co sekundę, dwie jesteśmy w stanie wchłaniać kolejne bodźce. Czyli jeżeli te kamienice nie są bardzo długie i jednostajne, to my je odbieramy jako coś ciekawego, co karmi nasze zmysły. I jak zobaczycie, jak działa galeria handlowa, parę takich projektów zrobiliśmy, albo jak działa dobra ulica handlowa, to, że witryny mają po około 4 metry, to nie jest przypadek. Dlatego, że my idziemy i 4 metry to jest ten moment, że łapiemy jakiś bodziec i dopiero za sekundę i dwie jesteśmy w stanie zainteresować się czymś kolejnym. Gdyby to było 10 metrów długości, to i tak zobaczycie tylko pierwszą rzecz na początku, a potem reszta wyleci wam z głowy. Więc to jest taka czysta psychologia architektury, która gdzieś tam nagle się okazało, że empirycznie nasi przodkowie stwierdzili, że to jest to dobre. I wbrew pozorom to nie dotyczy wcale miast wyłącznie starych. Nowe dzielnice, które dziś powstają, nowe plomby, nowe całe osiedla, mogą z powodzeniem tak działać. I tak jest w Amsterdamie, tak jest w Oslo, tak jest w Kopenhadze, tak jest w Barcelonie, tak jest w Pradze. Dziwnym trafem w Polsce bardzo rzadko, chociaż my takie osiedle teraz projektujemy i potem wam go pokażę, jak można wybudować za jednym zamachem coś, co wygląda, jakby powstawało przez 100 lat. No i to są potem efekty myśli modernistycznej, tak? To są ci deweloperzy chińscy, którzy bankrutują i to, słuchajcie, pewnie, że głównie z powodu taniego pieniądza, spekulacji finansowych i tak dalej, ale również dlatego, że powstają miasta duchy, w których nikt nie chce mieszkać. I jakby no, parafrazując prezydenta Kwaśniewskiego, no, nie idźmy tą drogą. To się kończy źle, to jest przestrzeń, która się nie nadaje do życia. To nie jest dziwne potem, że ludzie tego nie chcą strawić. I tu przy okazji uwaga na temat budynków wysokich. One od czasu do czasu są potrzebne, dlatego że wysokie budynki to są dominanty w mieście. My według tych budynków nawigujemy. Zawsze tak było, zawsze były wieże kościelne, ratuszowe, jakieś minarety i tak dalej. To jest naturalne. Natomiast jeżeli robimy coś takiego jak ci Chińczycy, no to doprowadzamy do totalnej patologii. Generalnie trzeba zrozumieć, że wszystko, co robimy, jest niewolnikiem ograniczenia naszych zmysłów. Po prostu. My widzimy w odległości około 20 metrów, jeszcze poznajemy twarze, jeszcze słyszymy ludzkie głosy. Jak ten dystans rośnie, to już nie działa. Dlatego zbyt duże, szerokie ulice, zbyt wielkie place, one po prostu nie działają. I jest taki magiczny próg widoczności, jest 4 kondygnacje. Z 4 piętra jeszcze matka jest w stanie kontrolować to, co dzieci robią na podwórku. Za moich czasów jeszcze potrafiło się dzieciakom rzucać z góry kanapki, wołać ich na obiad i tak dalej. Powyżej tego już kompletnie nie mamy kontaktu. Trochę tak, ale nie mamy kontaktu z życiem ulicy. I teraz oczywiście są sytuacje, kiedy nie wiem, w Tokio albo w Toronto, albo w Los Angeles brakuje nam terenów, albo na Manhattanie i trzeba budować wysoko. I można to robić, trzeba tylko wiedzieć, w jaki sposób zadbać o to, żeby były właściwe relacje między ludźmi, jak kształtować hole windowe, jak tworzyć ogrody na dachach, jak tworzyć miejsca, gdzie ludzie mogą się spotykać. To temat na osobny wykład, ja tylko zaznaczam, że po pierwsze to jest trudne, po drugie, że się da. Kto był w londyńskim City i kojarzy tam taki budynek w samym centrum, walkie-talkie na niego mówią, no to wie, o czym mówię. To jest typowy łapacz wiatru. Generalnie budynki wysokie są niebezpieczne, ponieważ bardzo zmieniają klimat. Jeżeli elewacje nie są w sposób właściwy zaprojektowane, to one łapią wiatr wiejący w górze i kierują go nam do podnóża budynku. I tam powstają prądy wirowe, które no, w skrajnych wypadkach w ogóle uniemożliwiają życie na ulicy. Generalnie im bardziej zwarta zabudowa, im bardziej jednorodna, gęsta i niska, tym klimat lepszy. I w Polsce to nas to tak bardzo nie dotyczy, ale już w Kanadzie i w krajach skandynawskich to bardzo świadomie za pomocą kształtowania brył budynków, za pomocą kształtowania architektury wpływa się na to, jak wygląda sezon na ulicy. A to się przekłada na ludzkie życie, na biznesy, na zadowolenie klientów. I na przykład znamy taki projekt z Toronto,
gdzie potrafiono wydłużyć o 2 miesiące, tak, czas funkcjonowania życia na ulicy tylko w taki sposób, że budynki zbudowano w formie ekranów, które tam od wiatru wiejącego od morza ich odcinają i podnoszą o parę stopni temperaturę na placu. Plac jest tak zaprojektowany, że materiały się nagrzewają, dłużej oddają ciepło i tak dalej, i tak dalej. To jest robota architektów. My się tym przede wszystkim zajmujemy. Widzimy problem i musimy znaleźć jego rozwiązanie. Tak? Przeskalowanie przestrzeni, też na to proszę uważać. W Polsce raczej teraz to nie ma takiej tendencji, bo próbujemy zabudować wszystko, co się da. Ale jeżeli przestrzeń publiczna ma działać dobrze, to nie może być za duża. To znaczy jest taka granica 30 metrów kwadratowych na osobę. Jeżeli projektujemy plac, to trzeba policzyć, ile tam osób w danym momencie realnie może przebywać. Nie wolno tej ilości przekraczać, bo ta przestrzeń zawsze będzie wymarła i pusta i żaden biznes, żaden sklep, żadna piekarnia nigdy się tam nie utrzyma. To są takie naczynia połączone, którymi trzeba bardzo, bardzo wyraźnie sterować i próbować nie przekraczać tej odległości 20, 21, 22 metrów. Słuchajcie, 3 place na świecie tak naprawdę duże w mieście działają. To jest rynek główny krakowski. I to jest nasze przekleństwo, bo jak my myślimy o placu w mieście, to widzimy rynek główny w Krakowie, wydaje nam się, że to jest coś normalnego, a to jest wyjątek. Trafalgar Square i plac Świętego Marka w Wenecji. To są 3 duże place, które działają i tylko dlatego, że tam jest wielki hub, który gromadzi tysiące ludzi. W każdym innym mieście taka przestrzeń byłaby po prostu totalnie wymarła i pusta. Dochodzimy do samochodów. I do tego, co mówiłem na początku, że Henry Ford przyszedł, zlikwidował problem z dorożkami, ale pojawiły się zupełnie inne problemy. Człowiek pieszy, to jest znowu teoria racjonalnych oczekiwań, profesor Lucas, chyba 96 rok, Nobel w ekonomii. Człowiek kalkuluje nawet, jak sobie z tego nie zdaje sprawy. I my, i nasi klienci, wszyscy podejmujemy decyzje, nawet jak nie prowadzimy takiej dokładnej kalkulacji, nie analizujemy dlaczego, to bardzo często podejmujemy te decyzje nieświadomie, ale szukając własnego interesu. Pieszy zawsze ma świadomość, że przegra w kontakcie z samochodem, nawet jak to auto jedzie 10 na godzinę. I jest kolejny magiczny próg. Jeżeli przestrzeń ma być bezpieczna i ludzie mają tam chętnie przebywać i żyć i cieszyć się tą przestrzenią, to nie wolno na parkingi naziemne przeznaczać więcej niż 9% przestrzeni publicznych. Nie wiem dlaczego 9, po prostu taka jest obserwacja wynikająca z naszej natury. 9%. Jeżeli przekraczamy, przestrzeń jest wymarła i ludzie stamtąd znikają. I taką odpowiedzią na ten problem z samochodami to jest strefa Wonerf. Absolutnie oddolne działanie. Zaczęło się w Holandii w latach 70. w Delft. Paru mieszkańców podpuszczonych przez swoje żony, które już nie mogły wytrzymać na ulicy, która była permanentnie rozjeżdżana przez samochody, po prostu rozebrało ulicę. To był bunt społeczny. Wyszli goście, rozebrali ulicę, położyli nowe chodniki, nowe krawężniki, poustawiali stoliki, doniczki, drzewka i wszystkie takie miejskie durnostojki, które powodują, że samochodom jest trudniej, ale ludziom jest łatwiej. A te samochody w naturalny sposób, bez robienia śpiących policjantów, bez stawiania znaków, zaczęły jeździć z prędkością tam 10 km na godzinę i nagle ulica ożyła. Wyszły matki z dziećmi, dzieciaki zaczęły grać w piłkę, starsi ludzie wynieśli sobie krzesełka, zaczęły się pikniki sąsiedzkie i tak dalej. I Holendrzy, w przeciwieństwie do tego, co pewnie mielibyśmy w Polsce, nie wysłali na tych ludzi policji, żeby ich spałować, tylko zaczęli obserwować to zjawisko od takiego czysto socjologicznego punktu widzenia. No to zobaczmy, jak ludzie tak chcą, zobaczmy, co się dzieje. W ciągu 5 lat strefy Wonerf stały się jednym z podstawowych elementów polityki przestrzennej w Holandii, a dzisiaj w kraju wielkości 2 polskich województw jest ich około 2000.
I to zjawisko tak naprawdę eksplodowało na cały świat. W Polsce dzisiaj pilotażowo jest kilka takich projektów. Mnóstwo tego jest na całym świecie. Okazuje się, to doskonale działa, tak? Że nie trzeba do każdego miejsca dojechać samochodem, wręcz odwrotnie. Tak? Nadmiar samochodów powoduje, że ludzie wcale nie są zadowoleni i dało się to zrobić. I to nie jest tak, że Kopenhaga jest jedynym przykładem. Kopenhaga po prostu zaczęła najwcześniej, to jest 69 rok. Macie dokładnie to samo ujęcie na Stroget i zdjęcie zrobione współcześnie. Jak profesor Jan Gell z tym pomysłem się w 68-69 roku pojawił, to się z niego śmiano, ale powiedzieli, no co nam szkodzi, spróbujmy. Tak? Spróbowali co roku, likwidując kilka procent miejsc parkingowych, kilka procent ulic zamykając dla samochodów. Dzisiaj Kopenhaga od lat jest miastem, który zajmuje zawsze pierwsze miejsce na liście najbardziej przyjaznych miast dla mieszkańców. Potem jest Sydney, Melbourne, oba te miasta wdrażają dokładnie tą samą politykę i dokładnie konsultując to z profesorem Janem Gellem, który pomaga im tą przestrzeń naprawiać, a więc da się. Argumenty były takie, że no nie da się, to kraj północny, u nas sezon uliczny trwa 2 miesiące, nie da się, my nie jesteśmy Włochami. Dzisiaj sezon uliczny w Danii, w Kopenhadze trwa 11 miesięcy, nawet zimą ludzie siedzą pod parasolami, piją kawę zawinięci w koce. Okej, okay. Żeby to podsumować, żeby zebrać jakoś do kupy tych parę parametrów, które mówią o tym, kiedy przestrzeń jest odbierana przez ludzi jako przyjazna, kiedy osiedla, które budujemy, całe dzielnice w mieście, one są przez ludzi odbierane jako coś wartościowego. Właściwa hierarchia przestrzeni, najlepiej kwartałowa zabudowa, choć to nie zawsze jest warunek konieczny. Zróżnicowanie budynków, to nie może być monotonne, byle jakie, szare i robione od jednej sztancy. Zwarte pierzeje, zwarta zabudowa, tak, żebyśmy wiedzieli, że jesteśmy w mieście. Tak? To też zmienia klimat. Proporcje przestrzeni publicznych do zabudowanych. 25, 30, 35% dostęp do zieleni i nie 15 minut. Takie skwerki w odległości 2 minut od domu o powierzchni 10 na 10, 20 na 20. To już podnosi ogromnie komfort. Naprawdę, wystarczy. Do parku jak trzeba pojedziemy nawet i pół godziny, ale chodzi o to, żeby można było wyjść i się po prostu zresetować. Ograniczenie ilości miejsc parkingowych i prymat ruchu pieszego nad samochodowym i uwaga, nad rowerowym. Wprowadzanie rowerów do miasta i to nie jest remedium na problemy. Kto był w Amsterdamie, kto był w Paryżu, widział, jak się zachowują rowerzyści, ile jest wypadków związanych z rowerami, ten wie, że to nie jest tak, że rowery są jakimś rajem na ziemi, że rozwiązują wszystkie problemy. No i umiarkowana wysokość zabudowy. Nie przesadzać z wysokościami, to rzadko kiedy jest potrzebne. I teraz popatrzcie sobie na to i sami się odnieście do własnych doświadczeń, gdzie wolicie przebywać, gdzie wolicie mieszkać. Mimo tego, że stare miasta są gęste, mimo tego, że bardzo ciężko jest tam się poruszać samochodem, tak? to ludzie głosują nogami i portfelami. To tam są drogie nieruchomości, to tam chętnie się ludzie przenoszą. Następuje wręcz takie zjawisko dość powszechne w krajach, no, kiedyś się mówiło Zachodu, ale to też jest kawałek niezły Azji, Ameryki. Bogaci ludzie wracają do miasta chętnie, tak? Natomiast z tych naszych klasycznych blokowisk, to kto parę groszy zarobi, to czym prędzej ucieka i tak naprawdę na tych dawnych osiedlach zostają getta. Tak? I dlatego no, w wielu krajach je się po prostu burzy. W Polsce ciągle, co po niektórzy jeszcze je budują. Skończy się dokładnie tak samo. I teraz trochę przejdę od tej teorii do praktyki. Najpierw nie naszej, a potem naszej i chciałbym wam pokazać, że się da. Że się da budować nowe miasta w sposób przyjazny dla ludzi i że da się na tym robić świetne interesy. To jest najbardziej znany, rozchwytywany, najdroższy architekt dzisiaj na świecie, niejaki pan Bjarke Ingels, Duńczyk.
Lubię go z paru powodów, bo przede wszystkim to też chciałem kiedyś rysować komiksy, tak jak on. Obchodzimy tego samego dnia urodziny. To już powinno wystarczyć, natomiast znajdźcie go sobie w sieci, zobaczcie, co robił przez ostatnich lat kilkanaście. To jest człowiek, który zrewolucjonizował myślenie o architekturze współczesnej całkowicie. Wywrócił cały paradygmat architektury do góry nogami. Pokazał, że nowe budynki i nowe dzielnice nie muszą być nudne. Że współczesna architektura, jeśli chce być atrakcyjna dla ludzi i ciekawa, to nie musi parodiować kiczu i robić jakichś udawanych zabytków. To jest nieprawda. Tak? On sformułował taką myśl less is born, czyli mało jest nudne. I pokazał, że można inaczej i chciałbym wam jakby jeden taki przypadek pokazać. Rok 2004, Ingels jako początkujący architekt ze wspólnikiem dostają zlecenie na zrobienie pierwszego większego swojego projektu. Do tej pory robili jakieś drobiazgi, jakąś przystań dla żaglówek, jakiś mały basen, jakieś domki i nagle dostają zlecenie od dewelopera na przedmieściach głębokich w Danii, w Kopenhadze. Facet kupuje działki od państwa. Takie poprzemysłowe, puste tereny, północne Orestet, to generalnie syf i w badziewie. No i pytanie jest, jak przyciągnąć do tej działki klientów, kiedy to nie jest centrum, w centrum już nie ma takich terenów. No i Ingels proponuje mu rzecz następującą. Tak? Bierze taki klasyczny blok zabudowy, taki typowy kwartał, jakim jest zabudowane centrum Kopenhagi i wywraca go na lewą stronę, to znaczy robi coś takiego, co powoduje, że wszyscy ludzie, którzy tam mieszkają, mają dobry widok, projektuje autobus, w którym wszyscy siedzą w pierwszym rzędzie. Sąsiedzi nie zaglądają sobie w okna, co jest to tym największym dyskomfortem. Nie mamy tego ciemnego podwórka. To jest w ogóle rewolucyjny projekt. Do tego pojawiają się te trójkątne balkoniki. Oni sobie tam wymyślili, że strasznie im się podobała ta scena z Titanica, kiedy Leonardo DiCaprio i Kate Winslet tam tą jaskółkę taką robią na tym dziobie i wymyślili sobie, że to chcemy, żeby każdy w mieszkaniu miał taki dziubek i żeby sobie mogli tam takie sceny odstawiać. No i zaprojektowali to i to zrobili. Co jest bardzo ciekawe, ten budynek, mimo że był zaprzeczeniem wszystkiego, co wtedy w Danii budowano, zmieścił się w normalnym budżecie takiej zwykłej, siermiężnej mieszkaniówki. Po prostu trzeba było dużo pogłówkować, trzeba było długo ten budynek projektować, ale się udało. No i eksperyment polegał na tym, że deweloper nigdy czegoś takiego na rynku nie było. To znaczy ludzie nigdy nie mieli takiej oferty. To było totalne rozpoznanie bojem. Zrobili otwarty weekend, zaprosili ludzi i w ciągu 2 dni, w sobotę i w niedzielę, sprzedało się wszystko na pniu. 200 parę mieszkań, 20 tysięcy metrów poszły w jeden weekend. To była sytuacja wyjątkowa. Znaczy nigdy w historii duńskiej deweloperki nikt nie zrobił jeszcze takiego numeru. No i natychmiast Ingels dostał zlecenie na zrobienie kolejnego projektu na działce obok, którą też ten sam deweloper kupił, tylko nie wiedział, co z nią zrobić. Myślę, że nie, ale pokazuję to przykład obok działki, gdzie już nie sprzedali tak tanio. Znowu Bjarke Ingels, absolutny geniusz architektury, wywrócił ten projekt tylko teraz już do góry nogami i zrobił takiego hamburgera, który nazywa się Mountain Dwellings, czyli górskie osiedle, górskie apartamenty, no coś takiego. Oni wyszli z założenia takiego, że Dania jest krajem północnym, ma fajny klimat, zimno i śnieg, tylko nie ma gór. No więc wymyślili sobie, że oni taką górkę wybudują. I to jest ta górka po prawej stronie. Ten budynek po lewej to jest ten VM House, czyli VM, tak od kształtu, a po prawej stronie mamy Mountain Dwellings, gdzie zbudowali
znowu w normalnych pieniądzach akceptowalnych na rynku zbudowali apartamenty, które mają własne tarasiki, z których każdy ma własny ogródeczek, a stoi to na zespole parkingowy, który jest pod spodem. Ta obudowa z siatki z tymi szczytami górskimi to jest blacha perforowana i te dziurki są tak wywiercone, że w zależności od tego, jaka jest wielkość, to jest różna wielkość piksela i one z daleka dają nam ten rysunek tego pasma górskiego, a przy okazji zapewniają naturalne przewietrzanie parkingu. No i to jest ciekawe, że po drugiej stronie tego kanału stoją domki jednorodzinne, więc jakbyśmy byli w Polsce, to pewnie zasada dobrego sąsiedztwa powodowałaby, że czegoś takiego by nie można wybudować. No i tak to już wygląda po paru latach, kiedy to drewno się świadomie zestarzało, kiedy obrosło to zielenią. Zresztą sam Bjarke Ingels tam na górze ma swój własny apartament do dzisiaj. I tak się, proszę Państwa, zaczęła droga na szczyt Bjarke Ingels Group i droga na szczyt duńskiej architektury, ponieważ ostatnich lat 15-16 to jest dominacja Duńczyków w architekturze światowej absolutna. W takim moim prywatnym top 10 biur architektonicznych ze świata, 6 biur to są Duńczycy, 1 Norwegowie, 2 biura z Holandii, 1 z Anglii. Tyle. Podejście skandynawskie do człowieka, podejście do tego szukania rozwiązania problemów okazało się absolutnie fenomenalne, ich na całym świecie dzisiaj się zatrudnia. Oni zmieniają oblicze Chin, Stanów, zachodniej Europy. Wszyscy się od nich uczymy. Tak? To jest nieprawdopodobna rewolucja, która pokazała, że można za te same pieniądze robić rzeczy kompletnie inne. A to jest przykład błędu, który Duńczycy popełnili. To są zresztą zdjęcia, które sam parę lat temu robiłem w północnym Orested, gdzie władze Kopenhagi wyznaczyły teren pod nowe osiedle. Tam obok jest Uniwersytet Techniczny, zresztą świetnie zaprojektowany. Powstała nowa dzielnica i to jest katastrofa. Wtedy była katastrofa. Wielkie przestrzenie, przewymiarowane, puste, przeciągi, mimo że zacnie zrobione i za naprawdę przyzwoite budżety. Nikt tam nie chciał mieszkać. Nikt tam nie chciał mieszkać, no więc jakby akcja ratunkowa. Ogłoszono duży międzynarodowy konkurs na ratowanie tej przestrzeni. Wygrało go kolejne genialne duńskie biuro Kobe i powstał tam plac Karen Blixen tej od pożegnania z Afryką. Za pomocą odrobiny zieleni, odrobiny małej architektury te wielkie przestrzenie zostały rozbite, nabrały ludzkiej skali i wróciło tam życie. Znowu pokazuje, że to użycie myśli, a potem dopiero lanie betonu, powoduje, że to miasto może, nawet jeżeli było fatalne, może się stać przyjazne. Projekt z ubiegłego roku. Też Kopenhaga, też fantastyczne duńskie biuro Henning Larsen. Bardzo ciekawy projekt. W tym prawym rogu widzicie taką dużą działkę, która jest własnością miasta Kopenhagi i na której kilkadziesiąt lat temu było wysypisko śmieci. Oni też mają, tak jak my, problemy z tym, że nie ma działek w mieście i zaczynają szukać dookoła terenów, na których można by budować. To wysypisko śmieci zostało bodajże w latach 70. zamknięte i przez parędziesiąt lat zostawiono je w spokoju. Ono przysypano to ziemią, te śmieci się tam ładnie rozłożyły i władze Kopenhagi uznały, że no to dobrze, to sprzedamy to deweloperom, żeby oni mogli tam budować osiedle, zrobimy plan miejscowy. Podniósł się potworny wrzask stowarzyszeń ekologicznych, bo się okazało, że na tym dawnym wysypisku śmieci to powstał jakiś naturalny rezerwat. Wrócił tam gatunek żab, który od 100 lat był uznany za wymarły i nagle się okazało, że ktoś je tam znalazł. No i kiedy koledzy z Henning Larsen pod dowództwem Polaka, zresztą Mateusza Mastalskiego, składali tą pracę, no to musieli się przeciskać pomiędzy takim tłumem protestującym, który tam
tam wylewał na nich wiadra, pomyj, że naruszają jakieś ekologiczne świętości. I kiedy oni ten konkurs zupełnie przypadkiem wygrali, bo nie startowali w ogóle, żeby go wygrać, to znaczy starali się zrobić sobie taki poligon intelektualny, to ekolodzy za nie mówili. To znaczy reakcja ludzi była taka, że powiedzieli, kurde, no sam bym tam chciał mieszkać. To jest absolutnie genialne. Oni stworzyli, ja wrócę jeszcze do poprzedniego slajdu i zobaczcie na ten górny prawy róg. Lewy, przepraszam. Oni stworzyli na tym paruhektarowym terenie takie trzy jednostki. Przypominam o tej właściwej hierarchii przestrzeni. Wzorowane na naturalnych takich wioskach duńskich. One tak wyglądają. Jest skupisko domów wokół takiego małego placyku. Razem tworzą przestrzeń większego osiedla. Te budynki, co ciekawe, zostały w całości zaprojektowane z drewna. Od początku do końca to wszystko jest budowane z drewna. Dzisiaj mamy taką tendencję, moda na budowanie z drewna. I okazało się, że jest wielki sukces i że można przełamać opór społeczny, można przełamać opór ekologów za pomocą dobrze robionej architektury. Tak to wygląda, to się gdzieś tam dzisiaj spokojnie projektuje i pewnie będzie analizowane. No i teraz już przejdziemy trochę do narzędzi, ponieważ mam półtorej godziny z zegarkiem w ręku, to ja przelecę po wierzchu. Natomiast jak będziecie chcieli o szczegóły, to tam siedzi najlepszy ekspert od robienia analiz chłonności, jakiego znam i chętnie wam opowie o szczegółach. Najważniejsze narzędzie dla was, dla nas też, do analizowania ryzyk na etapie już zakupu nieruchomości. Dlatego, że zwracam też uwagę na to, że mało kto to potrafi dobrze robić. Do nas bardzo dużo analiz wpływa, które inwestorzy nam przynoszą i generalnie 90 parę procent to jest coś, co się nadaje na śmietnik. To jest pakowanie inwestora na bombę. Co sprawdzamy? Ta analiza też może być bardzo różna, ale my generalnie po zrobionej analizie chłonności jesteśmy w stanie wam powiedzieć dokładnie 2-3% odchyłki. Ile będziecie mieli PUM-u, ile będziecie mieli usług, ile będziecie mieli garaży, co można zrobić, jakie są ryzyka. Tak? To bardzo dużo już wtedy wiemy. Nasłonecznienie. Trzeba pamiętać, że mamy w Polsce takie przepisy, że poza strefą śródmiejską każde mieszkanie musi mieć minimum 3 godziny dostępu słońca w czasie równonocy wiosennej i jesiennej. Chłanianie, mówiąc krótko, to musimy widzieć kawałek nieba. Nie możemy patrzeć tylko na ścianę od sąsiada. Też dość specyficzny przepis. Obsługa pożarowa. Na to zwracamy uwagę bardzo, dlatego że budynki, które mają więcej niż 4 kondygnacje, muszą mieć dojazd dla wozu bojowego straży pożarnej. I też docierają do nas takie analizy, z których wychodzą pierdyliony PUM-u, ale potem się okazuje, że no, niestety straż pożarna nie odbierze tego budynku i będzie połowa. Tak? Wpływ na działki sąsiednie. To powinno się świecić na czerwono. Słuchajcie, wpływ na działki sąsiednie. Jeżeli projektujemy jakieś budynki, musimy zapewnić sąsiadowi, że on na swojej działce może budować. I my tak musimy swoje budynki zaprojektować, żeby on zgodnie z przepisami mógł to zrobić. Jak nie, sprawa wyląduje w sądzie i uwalą nam pozwolenie na budowę albo w ogóle wstrzymają budowę. Dostęp do drogi publicznej. Niby prosta rzecz, a jednak zdarzają się tutaj różne kwestie. Na przykład w WZC jest dostęp, teoretycznie można budować, jest służebność, a potem się okazuje, że ta służebność to jest, ale tylko na 2 metry przejścia, przegonu bydła, ale już na dojazd samochodów albo na prowadzenie sieci nie ma i tak dalej. Mnóstwo rzeczy. Te drogi bardzo często są wielkim czynnikiem ryzyka i o tym też byśmy mogli zrobić w ogóle godzinny wykład, tak? Jakie problemy nastręcza dostęp do drogi publicznej i coś, co w normalnym kraju powinno być na pierwszym miejscu, a u nas jest na samym końcu, czyli warunki planistyczne, czyli analiza albo warunków zabudowy, albo planu miejscowego. U nas planów jest jak na lekarstwo, jakość tych planów jest koszmarna, z WZ-kami też jest różnie, ale to też trzeba dokładnie przeanalizować. Czasem są tam różne sprzeczności i konieczność uzyskiwania interpretacji. To mówię w telegraficznym skrócie. I teraz trochę o tym, jak to u nas wygląda od kuchni, czyli jak my sobie z takimi problemami radzimy.
To jest działka w Rzeszowie. Wygraliśmy taki konkurs, że powiem, 3 lata temu? 3 lata, tak. Mieliśmy taki fajny rok, wystartowaliśmy chyba w 14 konkursach, 13 wygraliśmy, tak. To była dobra średnia. Działka na przedmieściach Rzeszowa to absolutnie nie jest centrum. Takie trochę zadupie, takie trochę zielono, tam się dosyć dużo buduje, ulica Wieniawskiego, ale jednak ładne widoki, górki z dużymi spadkami, no nie centrum, tak? Założenia planistyczne tam nam wyznaczyły już układ drogowy, więc z tej działki około dwie takie 60-paroarowe działki pod zabudowę zostały. No jakby pierwsza analiza, no to wycisnęliśmy do góry tą dopuszczalną kubaturę. W naturalny sposób zaczęliśmy sobie rysować takie zwykłe miejskie kwartały, no i doszliśmy do wniosku, że no to nie jest dobry pomysł. To nie jest centrum miasta. Tak tam nie można budować, bo to będzie coś, co będzie no, sprawiało wrażenie, jakby tam jakiś wielki statek kosmiczny wylądował, tak? Obce. Poza tym no, nie namówimy ludzi, żeby zamieszkali na przedmieściach, dając im tam jakieś podwórko ciemne, w którym, a ponieważ budujemy w Polsce, jak budujemy, mieszkania nie są dwustronne, bo są małe, więc część ludzi dostanie mieszkania, które są kiepskie, tak? Bez żadnego widoku od strony podwórka. No więc postanowiliśmy wywrócić ten projekt na lewą stronę, czyli zrobić podwórka na zewnątrz. Zamiast w środku, to w środku budynek, ale podwórko na zewnątrz. No tylko, że podwórko na zewnątrz, które nie jest ograniczone żadnymi ścianami, to nie jest podwórko, tylko ulica. No to kolejny krok był taki, że zaczęliśmy te podwórka ograniczać ścianami z trzech stron, po to, żeby faktycznie stworzyć takie enklawy, które są mają ładne widoki, mają słońce, są zasłonięte od wiatru i tworzą taką małą wewnętrzną przestrzeń. I to nasz wspólnik Marcin Smoczeński zrobił taki szkic i nazwa kodowa tego projektu przez długi czas u nas była imbir, bo to przypominało taki przecięty korzeń imbiru. No i to jest właśnie to, tak? Jakby udało nam się też zaprojektować autobus, który ma wszystkie siedzenia w pierwszym rzędzie. No i potem to już była tam kolejne kroki, czyli dzielenie lewacki na mniejsze elementy. No i tutaj macie takie zrzuty z pierwszej analizy chłonności, które pokazują co tam się dzieje ze słoneczkiem, jak w każdym mieszkaniu trzeba to słońce zapewnić. Analiza przesłaniania, uwaga, od północnej granicy tutaj. Nam się udało to zaprojektować w taki sposób, że w ogóle sąsiedzi po drugiej stronie nie byli stronami postępowania. Po prostu udowodniliśmy, że sąsiad, jego prawa nie są w żaden sposób naruszone, że nie ingerujemy w jego działkę, że nie naruszamy mu możliwości budowania tam i urząd o dziwo uznał, że sąsiedzi nie są stroną, dlatego WZ-ki poszły bardzo szybko. Te budynki się dzisiaj budują, tam już chyba 4. czy 5. kondygnacja w tej chwili jest na ukończeniu. Droga pożarowa, ważna rzecz, plus ściany na czerwono objechane tą linią pokazujące, gdzie ten dojazd pożarowy obsługuje który procent ścian. Tak? Mamy ile? 30% ściany musimy zapewnić. Tak? 30% długości ścian musi mieć zapewnioną obsługę pożarową. No i tutaj już są jakby kolejne elementy pokazujące, jak to w terenie wygląda. Nawiasem mówiąc, taka uwaga, bo tu już pokazujemy wam takie bardzo szczegółowe analizy, gdzie zaczynamy robić strukturę mieszkań, ale my na etapie analizy chłonności jesteśmy w stanie, posługując się takimi wskaźnikami, które no naprawdę przez długie lata udało nam się je wyekstrahować, to wiemy, że taka rada, jeżeli macie działkę, która nie leży w strefie śródmiejskiej, w mieście, ale nie w ścisłym śródmieściu, to ilość pumu, którą można z niej zakładać, że się da bez problemu wyciągnąć, to jest 1:1. Czyli jeżeli macie 10 tysięcy metrów działki, to znaczy, że bez problemu powinno dać się zrobić 10 tysięcy metrów pumu. Pytanie, czy ograniczenia planistyczne na to pozwalają. Tego nie potrafię powiedzieć teraz, ale jeżeli chodzi o nasłonecznienie, drogi pożarowe, przesłanianie, ochronę interesów sąsiada i tak dalej, to ten wskaźnik 1:1
To jest tak na początek analizy działki, na początek analizowania inwestycji, to sobie to zanotujcie, tak? 1:1. Przy zabudowie wielorodzinnej, oczywiście. 7-8, tak mniej więcej. Nie przekraczając, powiedzmy, tych tam budynków średnio wysokich, tak, żeby nie wchodzić powyżej 9 piętra. No bo oczywiście, że jak mamy intensywną zabudowę w centrum i budujemy wieżowce, to można wycisnąć więcej. Też wskaźnik parkingowy sobie proszę zanotować, bardzo prosty. To znaczy jedno miejsce parkingowe to jest 32 metry kwadratowe. Samo miejsce ma 12,5, ale jak liczymy brutto, ze wszystkimi drogami dojazdowymi, komunikacją, pomieszczeniami technicznymi, to te garaże, to tak trzeba przyjmować, tak? Czyli 32 metry kwadratowe na miejsce. Plus minus metr, ale to mniej więcej tak wychodzi. To jest, to pan pytał o wielorodzinną, to pokażemy takie mniejsze rzeczy. To jest taki projekt w Warszawie, który się tam toczy. I to, Boże broń, nie jest nasz pomysł, to żeby jasne było, to takie coś nam przyniósł inwestor. Znaczy działka na Bielanach. Działka na Bielanach, pomysł na budowę szeregówek, domów, no generalnie coś, co wygląda jak obóz koncentracyjny, tak? No, przyzwyczailiśmy się, no, zrzymamy się oczywiście, że coś takiego może przychodzić do głowy. Jak to przychodzi z tym inwestor, to jeszcze jest pół biedy, on ma prawo, natomiast jak to dociera od nas, od architektów, to odbiera mi mowę. No i znowu pokazaliśmy, że można to zrobić inaczej, tak? Znowu, no bardzo ważna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę i nam to bardzo inwestor wciskał, tak? Jakby to przyjmujemy do wiadomości, czyli żeby jak najwięcej było narożnych budynków, bo ta szeregówka narożna to ona się trochę drożej sprzedaje, ale znowu, no, ulica nie jest długa i kończy się czymś. Mamy skwerki, placyki, gdzie chociaż drzewo można posadzić. Te budynki nie tworzą bardzo długich fasad. Jest ich kilka typów, nie są identyczne. Tak? Tam jest, dobra, już? Okej, dobrze. To są miejsca zostawione na drzewo, tak naprawdę. My możemy tam zrobić, znaczy to osiedle jest tak maleńkie, że tam nie ma sensu robić ronda, tak? To znaczy takiego, no, bardzo podobny projekt i nad tym projektem właśnie zaczynamy pracować. To znaczy to jest też Warszawa, tyle że Mokotów? Mokotów. Okay. Też przyszedł do nas inwestor w taką długą, kiszkowatą działką, tylko tym razem już się nie ośmielił nam pokazać własnych pomysłów, tak jakby zostawił to w zasadzie zróbcie coś, ale robimy domy takie bliźniacze, dwulokalowe, no to zrobiliśmy, tak? I znowu nie poszliśmy po najprostszej linii oporu, żeby zrobić takie same familoki zrobione od jednej sztancy. Znowu jest kilka różnych typów, ta uliczka sobie między tymi domami meandruje, no i się okazało, że w stosunku do założeń pierwotnych inwestora w ubiegłym tygodniu wreszcie dostaliśmy WZ-kę. Tak? To dlatego możemy to projekt odpalać. W stosunku do założeń inwestora, no to szacowany koszt sprzedaży metra kwadratowego mu podskoczyło 4000 zł. Tak? Taka była reakcja tylko na to, że po prostu zrobiliśmy z koszarów i takiego barachła czegoś, co nagle wskakuje do takiej klasy premium, do tego jeszcze mają być bardzo przyzwoite materiały, kamień na ścianie i tak dalej. Trzy typy domów, pomieszane, tak, rozwiązane bardzo szczegółowo i to ciągle jest analiza chłonności, tylko nie taka, którą się robi dwa dni, tylko taką, która się robi dwa miesiące. To jeszcze nie jest faza koncepcyjna, to jeszcze jest faza planowania inwestycji, no ale ona już naprawdę mówi bardzo dużo. Tak? Tu już można bardzo dokładnie zaplanować cały ten biznes. To jest duże osiedle 40 tysięcy metrów kwadratowych, które robimy w jednym z dużych miast w Polsce. Nie mogę na razie powiedzieć gdzie. Przy okazji to jest też procedura Lex Developer, którą tutaj robiliśmy to już dwa razy, robimy trzeci, generalnie bardzo fajny patent. Jeżeli miasto się nie odwraca do tego plecami i się tego nie boi, to bardzo dobra, szybka procedura planistyczna. I teraz po prawej stronie macie nasz projekt.
a po lewej stronie jest pomysł inwestora. Pomimo tego, że projekt sobie szedł zgodnie z planem, myśmy zatwierdzali kolejne etapy, tłumaczyliśmy tak naprawdę wszystko krok po kroku, oddaliśmy zamkniętą i spójną analizę chłonności, czyli to jest ten fragment po prawej stronie, no to spotkaliśmy się z oporem materii i architekci znowu sobie budują pomniki i jakieś głupoty mu rysują i to w ogóle jest drogie. I my musimy to zrobić tak jak teraz, czyli mają typowe bloki, sadzą je po całej Polsce. To jest duży deweloper, który w parunastu miastach w Polsce buduje. I że oni nam pokażą, jak to trzeba zrobić. No więc jak nam to przysłali, to oczywiście najpierw nam się ugięły nogi, a potem no, zgodnie z tak powiem, uczciwością i zasadami procesowymi trzeba było się do tego odnieść. No więc pierwszy błąd był taki, że biuro projektowe własne inwestora, on je tam ma u siebie i mu różne rzeczy weryfikują, optymalizują, nie ma tam żadnego architekta, no ale jakoś sobie radzą, więc ściągnęli mapę z geoportalu i ona się im jakimś cudem przeskalowała o 15%. No to od razu było wiadomo, że coś jest nie halo. Więc na czerwono macie zaznaczoną tą rzeczywistą wielkość działki, a to jest to przeskalowane osiedle. Po drugie, dali nam swoje typowe projekty bloków. Straszne. Mi, jak je ułożyliśmy na tej prawdziwej działce, w taki sposób, żeby one same na siebie nie oddziaływały i uwaga, nie odbierały sąsiadowi prawa do zabudowy jego nieruchomości, no to powstało takie koromesło, jak to po lewej stronie. To bardzo rzadka zabudowa, kompletnie ekstensywna, to nie jest miasto. I tu uwaga, jeśli chodzi o to sprawdzanie słońca i przesłaniania, bo te takie trójkąciki kolorowe, które pokazywałem, i za chwilę jeszcze je raz dokładnie pokażę, to jest taka podstawowa analiza wynikająca z linijki słońca, zasad geometrii wykreśnej, które jeszcze na etapie płaskich rysunków na działce sobie możemy łatwo zrobić. Jeżeli to wychodzi dobrze, to no, oczywiście to trzeba zrobić dla każdego miasta indywidualnie, bo tam Polska jest w jednej strefie czasowej, ale zupełnie inaczej zachodzi o tej samej godzinie słońce w Przemyślu, a inaczej w Szczecinie. Godzina jest dokładnie ta sama, jest prawie godzina różnicy w czasie słonecznym. I to jest pierwsza rzecz. Natomiast jeżeli potem idzie projekt dalej, on się rozwija i mamy modele budynków, to mamy jeszcze trzy różne narzędzia komputerowe, którymi to słońce sprawdzamy w każdym jednym mieszkaniu i w każdym jednym oknie. Są pluginy do SketchUpa, są pluginy do Revita i mamy jeszcze niezależne oprogramowanie do liczenia analiz słonecznych. I dopiero jeżeli wszystkie cztery metody mówią nam, że to wychodzi, to jesteśmy spokojni i wiemy, że nikt tej inwestycji przynajmniej z tego powodu nie wysadzi w powietrze i że obronimy inwestora w każdym sądzie. To jest bardzo ważna rzecz. To słońce dzisiaj urosło do rangi poważnego problemu i da się to zrobić, tylko naprawdę trzeba trochę nad tym pogłówkować. Koniec końców stanęło na tym, że inwestor powiedział, to zrobimy pierwszy etap po waszemu, bo to od strony ulicy to musi ładnie wyglądać, a potem będziemy oszczędzać i tam z tyłu to sobie wsadzimy te nasze typowe budynki. Niestety, albo wtedy, tak? Potęga PUM-u zrobiła swoje, no i się okazało, że no to proszę bardzo, ale w tym wariancie jest 7 czy 8 tysięcy metrów PUM-u mniej niż w tym naszym. Po trzech tygodniach przepychanek, które nam no, rozwaliły harmonogram projektu, ale to już no, wina inwestora. Po trzech tygodniach dostaliśmy maila, który brzmiał tak. Dobra, robimy po waszemu. No to robimy po... Tak. Szczerze mówiąc, to dobra, robimy po waszemu, to była wielka nagroda, tak? To wielka satysfakcja. Dobra, drogi pożarowe, to już o tym wspominałem, 30% elewacji musi być obsłużone, przesłanianie, zacienianie, uwaga, zacienianie tak naprawdę największym problemem jest na dwóch dolnych kondygnacjach, no bo one są najgłębiej i to słońce ma utrudniony dostęp. Bardzo ważna rzecz, te takie zielone trójkąciki, które tu widzicie, to są place zabaw. I plac zabaw też musi mieć 4 godziny słońca. Słucham? Nie, bo to nie działa, ludzie nie chcą wchodzić na dach, to jest bzdura. To znaczy, można to zrobić na sztukę na zasadzie, że dostajemy pozwolenie na budowę, ale to nie jest coś, co funkcjonuje. Tak by przestrzeń publiczna na dachu to nie jest przestrzeń publiczna, to tyle.
Natomiast oczywiście no, mamy do czynienia z takimi absurdami, że mamy jeden budynek, który stoi obok parku i my dla tego jednego budynku mamy zapewnić plac zabaw. No bzdura kompletna, tak? No ale to się wtedy na sztukę robi plac, który ma metr na metr i ma jedną huśtawkę. Na potrzeby przepisów spełnione. Czysty faryzeizm, ale można i tak. Chciałbym tutaj też jedną rzecz powiedzieć, bo jest bardzo, bardzo ciekawa rzecz, z której jesteśmy niezwykle dumni. To znaczy my na tym osiedlu zaprojektowaliśmy wysoką zieleń. Mimo że pod spodem jest jedna kondygnacja garaży, to są zostawione takie miejsca, gdzie tego garażu nie ma. Takie wielkie donice, które mają tam po kilka metrów na kilka metrów i tam mogą rosnąć duże drzewa. To się bilansuje, miejsca parkingowe są zbilansowane zgodnie z planem, wszystko jest ok i mimo wszystko jeszcze nam zostaje miejsce na dużą zieleń. I my sobie to osiedle nazwaliśmy tak dla siebie zupełnie, Mały Brooklyn, bo istota założenia była taka, że budujemy całkiem spore założenie, ale ono ma być różnorodne i ma sprawiać takie wrażenie, jakby te budynki powstawały przez kilkadziesiąt lat. Mają być różne, żaden się nie powtarza, mają być różne materiały. O, widzicie tam te choinki bożonarodzeniowe. Zresztą tu jest taka zimowa wizualizacja pokazująca wystrój świąteczny. Tu jest ta donica. W parterach są usługi, nawet inwestor powiedział super, to zrobimy tam przedszkole i żłobek. On ma też inne biznesy, prowadzi prywatne szkoły, prywatne przedszkola, więc jedna z jego spółek od razu się zajmie komercjalizacją tego, czyli mamy to 15-minutowe miasto, mamy ten duży, centralny, zielony plac, taki paru kondygnacyjny, bo on w miarę jak się działka wznosi, to on też się wznosi. Wszędzie dookoła usługi to będzie żyło. Różne materiały, różna architektura, mimo że tak naprawdę to jest jeden budynek, tak? Mniej więcej te kamieniczki to jest jedna klatka schodowa i mieszkania, które do niej przylegają. Dobra, i to już jest naprawdę koniec. Nie wiem jak tam z czasem, ale kilka minut dosłownie. Słuchajcie, to jest... ja tego nie wymyśliłem, ja to przerobiłem na polskie, korzystając z materiałów niemieckich i amerykańskich. Oni tak definiują sobie proces inwestycyjny. I zależności pomiędzy kosztami inwestycji, ilością informacji na temat tej inwestycji, które mamy i wpływie, jaki mamy na to, co robimy. Tak? I jak w osi pionowej mamy procenty, tam stopień zaawansowania inwestycji, a na osi X mamy czas. I mamy sytuację taką, że kluczowa faza każdego projektu inwestycyjnego, absolutnie kluczowa, to jest faza, która w Polsce prawie nie występuje albo jest niedefiniowana, tak? Czyli faza planowania. Niemcy mówią na to Planung der Planung, planowanie planowania, planowanie projektowania. To są te wszystkie analizy, które się pojawiają na etapie zakupu działki. To są wszystkie biznesowe analizy, w których gdzieś tam bierzemy również udział. Liczenie, dla kogo, w jakim procencie, jakie duże. Cały ten proces, który nam mówi o tym, jak to biznesowo wygląda. Z tego też wynika potem, no, jaka grupa docelowa, to jaką dla niej robimy architekturę i tak dalej, i tak dalej. To jest najważniejsza faza. I popatrzcie sobie na koszty inwestycji. To znaczy te krzywe przecinają się w pewnych takich punktach, w których dzieje się coś ważnego. Czyli mamy fazę planowania, koszty po stronie inwestora są absolutnie minimalne, natomiast ilość informacji, którą dostajemy, to jest faktycznie około 80%. My na tej fazie analiz, tej pierwszej, tak, jesteśmy w stanie wiedzieć naprawdę 80% o inwestycji, zdiagnozować większość ryzyk, nie wszystko, ale bardzo dużo. Natomiast możliwość wpływania na to, co się dzieje, to jest ta zielona linia. Możemy prawie wszystko. Zaginamy czasoprzestrzeń. Potem jest faza projektowania i to już jest koncepcja architektoniczna, koncepcja wielobranżowa, bardzo ważny etap, dlatego że definiuje nam wszystkie sposób konstrukcji, systemy, instalacje, które tam działają i tak dalej.
projekt budowlany, czyli do pozwolenia na budowę, przetargowy, wykonawczy, to różnie z tym bywa, raz się go robi, raz nie. No i punkt krytyczny, kiedy się nam możliwości wpływu przecinają z kosztami, to jest wybór wykonawcy. No i wtedy dla was zaczyna się rzeźnia, bo wtedy to już praktycznie wpływu nie mamy na nic. Zaczyna się etap budowy, a koszty wystrzeliwują w górę. I dlaczego o tym mówię? No to znaczy pytanie, dlaczego w Polsce jest tak do dupy, a na świecie jest to jakoś tam poukładane? No właśnie dlatego, że ten koszt przygotowania fazy planistycznej i projektowej na świecie to jest tam od 5 do 12%, a w Polsce może 2%. No i potem się dopłaca do tej reszty, potem się płacze i już nie na niewiele mamy wpływ. Natomiast taka uwaga, to nie jest tylko nasz patent, tylko można sobie z nim poradzić. Otóż jeszcze w latach 70. w Wielkiej Brytanii było bardzo podobnie. Był totalny burdel i mówiono, że proces inwestycyjny, to Margaret Thatcher to uporządkowała, to jakby nie tylko tą rzecz. Ale proces inwestycyjny jeszcze do początku lat 80. w Wielkiej Brytanii wyglądał następująco. Było rok projektowania, 3 lata budowy i 8 lat procesów sądowych. Potrafili to naprawdę wyczyścić, tak? I potem tam druga połowa lat 90. do mniej więcej roku 2005. To jest prymat biur angielskich i eksport architektonicznej myśli brytyjskiej na cały świat. Więc da się to zrobić, to jest kwestia tylko właściwego ustalenia priorytetów i taka moja ściąga dla was. Wy jesteście tutaj, to jest inwestor. Za co inwestor odpowiada? No więc, słuchajcie, inwestor odpowiada tak naprawdę tylko i wyłącznie za dwie rzeczy. Tylko i wyłącznie za dwie. Nie musicie się znać na drzwiach, zawiasach, nie musicie chodzić i kupować kratek wentylacyjnych do swoich projektów, to jest bez sensu. Generała w ogóle nie powinno obchodzić to, czy jego szeregowcy w okopach mają suche skarpetki. On ma od tego ludzi. Wy jesteście odpowiedzialni za dwie rzeczy. Po pierwsze za pieniądze, czyli musicie finansować cały proces. Po drugie podejmować decyzje i zatrudniać właściwych ludzi do pomocy. Tyle. A potem oczywiście ich rozliczać z tego, czy oni robią to, czego oczekujecie. I cała reszta to już są różni najemnicy, tacy jak my. Warto też sobie popatrzeć na to, na co ma wpływ jakość samej dokumentacji projektowej. Ona wpływa tak naprawdę na całą definicję tej inwestycji. Potem już naprawdę niewiele można zrobić. Na efektywność budynku. Tak? Mamy taki przykład biurowca, który się właśnie wykrzaczył. Klient zapłacił jakieś śmieszne pieniądze. Dobra, zapłacił 50 zł za metr NLA. W ogóle na branżę byśmy nie zarobili. No i inwestycja wygląda mniej więcej tak, że garaże na tysiąc samochodów mają 40 parę tysięcy metrów powierzchni brutto, a powinny być 32 tysiące. Czego nie rozumiecie? Bank nie dał kredytowania. Trakty biurowe są zaprojektowane niewłaściwie, jest bardzo dużo powierzchni, które nie mają dostępu do światła, czyli są dalej niż 6 metrów od okien i tak dalej, i tak dalej. Projekt się kompletnie nie spina. Wydane ponad 1,5 miliona złotych, w zasadzie wrzucone do śmietnika, trzeba to robić od początku jeszcze raz. Koszty eksploatacyjne, to samo, to wszystko się definiuje na etapie projektu. Czy wy to sprzedajecie, czy będziecie to użytkować, to też się inaczej budynek projektuje, tak? Czy liczymy koszty w czasie eksploatacyjne, koszty serwisowania, koszty demontażu, tak? Czy robimy to pod fundusz, żeby to sprzedać? Funkcjonalność budynku, jakość architektury. To jest to, na co my, architekci, inżynierowie, mamy wpływ bezpośrednio. Pośrednio mamy również na koszty realizacji inwestycji, a pośrednio również na terminy, no bo jeżeli wykonawca dostanie badziew, a nie dokumentację techniczną, no to nic z tego nie zrobi. Ale i w drugą stronę, z najlepszego projektu nędzny wykonawca potrafi zrobić coś strasznego i warto naprawdę weryfikować te referencje i dobrze się zastanawiać, komu dajecie to do budowania. To też może być katastrofa. Dobra, słuchajcie, quiz na koniec i dosłownie 5 minut. Co to jest? Brawo! Dobra, a z czym wam się kojarzy Australia?
Dobra, ktoś powiedział, tak, opera w Sydney. Dwa słowa o operze w Sydney. Władze Sydney ogłosiły w 1952 roku konkurs na projekt nowego gmachu opery. Przyszło tam ponad 220 prac z całego świata. O dziwo wygrał to nikomu wcześniej nieznany, nomen omen duński architekt Jörn Utzon. Złożył pracę, która nawet formalnych wymogów nie spełniała, to tam były takie koncepcyjne szkice. I zachwycił tym jury. To jest to, co wszystko co znamy. Tak? Opera w Sydney, która stała się symbolem i kraju, i kontynentu, i architektury w ogóle. No niestety mogło być tak. No, wyciskacz do cytryn, tak, jakby dworzec kolejowy i każdy niech sobie tak, rozdeptany grzyb, no to przeróżne rzeczy, tak. Ktoś sobie zadał trud i po 70 lat, oj, pfu, to nic dobrego, sej mnie. I po 70 paru latach ktoś sobie zadał trochę trudu i to spróbował pokazać te koncepcje konkurencyjne. Problem polega na tym, że Jörn Utzon, który stworzył absolutnie genialną ideę, nie potrafił jej zrealizować. Po mniej więcej 10 latach został wywalony na zbity pysk przez inwestora. Budżet inwestycji został przekroczony 10-krotnie. Facet udręczony i zaszczuty wrócił do Danii, gdzie zajął się już prawie wyłącznie działalnością dydaktyczną, a jednak się udało to zrealizować. Władze Sydney powołały zespół projektowy złożony z młodych australijskich architektów, który tą ideę skończył i doprowadził do tego, że to się udało zrealizować. I to jest jedna uwaga, że to, że idea i myśl jest w tym wszystkim najważniejsza, to nie ulega wątpliwości. Natomiast jeszcze trzeba mieć potencjał, żeby to zrobić. I dlatego architektura dzisiaj to nie jest jednoosobowa działalność, tak? To nie jest taki facet jak ja, który przychodzi, opowiada wam różne rzeczy, tylko za mną stoją dziesiątki ludzi, którzy robią ten backup, to oni to projektują, to oni tymi projektami zarządzają, to oni tego wszystkiego pilnują. I jest to niesamowicie praca zespołowa. I pamiętajcie o tym, zresztą to pan Paweł powiedział, tak? Nigdy do dużej inwestycji nie bierze się małego biura, bo to jest murowana katastrofa. Weryfikujcie referencje, sprawdzajcie, z kim pracujecie. To nie jest żadna oszczędność, to jest kwestia bezpieczeństwa. Tak? Weryfikujcie polisy ubezpieczeniowe i tak dalej, bo tak naprawdę materia to jest tylko tworzywo, z którego my coś robimy. Tak? Wy nam za to płacicie, my to wymyślamy, ktoś to wykonuje. To jest ten sam beton, ta sama stal, to samo szkło, to samo drewno. Tak? Ale jak nie ma w tym idei i ducha, to powstaje takie gówno jak to po prawej, a mogłoby powstać takie cudo jak to po lewej. Dziękuję Państwu serdecznie. Jakby co, to na naszej stronie jest kontakt do mnie i do koleżanki. Są publiczne telefony i maile, korzystajcie, dzwońcie, jesteśmy do Waszej dyspozycji. Dzięki.